Dzień dobry. Tak dzisiaj wyglądam. Dzisiaj mamy czwartek, 12 października. W poniedziałek miałem przeszczep włosów. Dzisiaj obrzęk jest tutaj. Jednocześnie również Wam mówię, że dzisiaj jest ostatni film z cyklu poprzeszczepowego. Od jutra wracam już normalnie do filmów kosmetycznych. No, ten obrzęk z czoła, widzicie, zszedł dotąd. On jest jeszcze tu i teraz idzie już coraz niżej. Okej, ja mam teraz dość zniekształconą twarz ogólnie, ale ja się nie wstydzę tego pokazywać, bo większość mężczyzn, którzy robią sobie przeszczep włosów, wyglądają tak samo. Także to nie jest, wiecie, nic takiego złego, tak żeby to tak wam powiedzieć. Jeżeli chodzi o wczorajszą noc, no nadal było słabo, nie? No bo śpię na rogalu, głowa do góry i strasznie kark boli, cholernie boli kark i budziłem się, jak zawsze się budziłem 3 razy, tak dzisiaj się budziłem już 4 razy. Po prostu wstawałem i szlak mnie nadzwyczajnie się trafiał, bo to kark, bo to to. Później mnie zaczęło swędzić, no to rozpyliłem sól fizjologiczną i już wszystko cud bajka rewelka, tak? Już nagle świąt ustąpił. Od jutra już śpię bez rogala, w pozycji płaskiej, czyli na prosto, nie ruszając się w jedną stronę ani w drugą, tylko po prostu tak, ale już bez tej poduszki, choć moja mamusia, którą serdecznie pozdrawiam, moja mamusia, która wiele, wiele lat pracowała w szpitalu, powiedziała mi, żebym ja sobie jeszcze jedną noc przedłużył tego rogala. Że to różnie z tym bywa. Ale prawda jest taka, że ja tego rogala powinienem się już pozbyć dzisiaj, ale ja się go pozbędę jutro, więc tak czy siak go przetrzymam. Generalnie, no zobaczcie, no te stróbki już znikają. No nie wygląda to, na skórze głowy to już nie wygląda źle, ale twarz wygląda. No, naprawdę, dość komicznie i dość dziwnie, ale obiecałem wam, że będę wam nagrywał relacje i czy... jeszcze jakby to wam powiedzieć... muszę nabrać słów. Brakuje mi też nagrywania filmów kosmetycznych, ale wiecie co, ja dzisiaj chciałem ogólnie już dla was nagrać, wezmę was tak sobie luzem, chciałem dzisiaj dla was nagrać filmy kosmetyczne. A ze względu na to, że dużo widzów nowych nam przybywa na kanał, no codziennie no są mega wzrosty, za co się bardzo cieszę, z czego się bardzo cieszę, to ktoś by mógł pomyśleć, nie wiecie, tak wam mówię to od serca, tak, że jest pierwszą minutę na kanale, na przykład klika, wymyślmy polecajkę jakąś kosmetyczną, jak on wygląda i on poleca kosmetyki. Wiecie, i to mnie blokowało przed tym, aby nagrać dzisiaj jeszcze jakiekolwiek polecajki kosmetyczne, ale modlę się o to, aby jutro było już lepiej i że jutro już normalnie wracamy do filmów na kanale, a później już będziecie tak naprawdę sami mogli dostrzegać, jakie te efekty będą. Jutro mnie czeka pierwsze mycie głowy. Delikatnie. I włosy mają do 2 tygodni te przeszczepione wypadać. To jest w zupełności normalne. Mieszek włosowy zostaje pod skórą, no to wiadomo, że on puści, jakby z nasionka wyjdzie cudo. Więc włosy zaczynają odrastać podobno już tak po 1,5 miesiąca do 2, ponieważ faza wzrostu włosa też musi przejść swój etap, potem cebulka tam na chwilę zachodzi w stan uśpienia, ale potem to wszystko zaraz zaczyna ruszać. Ja wspomagająco teraz piję właśnie, bo mam zgodę lekarza, suplement Shine Me od Health Labs Care. Biorę podwójne, wręcz końskie dawki biotyny, ponieważ pani doktor wręcz sama powiedziała, żebym brał końskie dawki biotyny. Minimum 50 mg biotyny na dobę. Jak tam macie tabletki, na przykład Biotynox czy tam Biotebal, tam jest 10 mg, tak? No, ja mam brać 50. Bo to znacznie przyspiesza cały ten proces poprzeszczepowy, regeneracyjny. I wam powiem szczerze, że jak zagłębiłem się w wiele publikacji naukowych, to można w uzasadnionych, podkreślam, uzasadnionych przypadkach zwiększać tą dawkę biotyny. Ale jeżeli na przykład borykacie się z takim normalnym, nie wiem, wypadaniem włosów, to nie ma co zwiększać tej dawki. Nie ma co zwiększać tej dawki.
ponieważ w takich właśnie sytuacjach, przepraszam, kaszel podbramkowych się tą dawkę zwiększa. Także ja się suplementuję, wyglądam dzisiaj tak. No, człowiek UFO widmo, UFO ludek, ale cóż. I czekamy na piękne efekty włosowe. Na to, co wykiełkuje, na to, co pięknego urośnie. Ja wam bardzo dziękuję za te naprawdę setki miłych komentarzy. I nie tylko komentarzy, ponieważ od groma z was pisze do mnie i na Facebooku prywatnie, i na maila. Także bardzo, bardzo wam serdecznie dziękuję za naprawdę ogromną ilość miłych wiadomości. Się to ceni, jesteście wielcy, także naprawdę kocham was bardzo. Jesteście po prostu moimi cudami, bajeczkami i rewelacjami. No, także wygląda to tak. Ale widzicie, ja tak głęboko się zaczynam przyglądać sobie, tak wiecie, przy toaletce, na przykład przy wieczornej pielęgnacji skóry, bo twarz pielęgnuję, normalnie pielęgnację robię, ale tylko do tego momentu myję twarz. Tutaj nie myję. Bo po prostu na zwyczajnie świecie się boję. Będę miał jeszcze na to czas, żeby tam porządnie to doczyścić. Jak ja się tak sobie przyglądam, mówię, kurczę, no, będzie efekt, będzie efekt. Taki prawdziwy efekt to będzie, wiecie, do roku, tak? Do roku tak jest naukowo, że pełny efekt i że to już jest wszystko wtedy po prostu zakończone i że do roku jest ten kluczowy efekt właśnie odrostu włosów. Wiadomo, u każdego jest inaczej. Na pewno, wiecie, te włosy, co mi wygolili, co po prostu mam tutaj na głowie, to one będą rosły szybciej od tych przeszczepionych, bo te przeszczepione to najpierw taki meszek będzie rósł, a później dopiero się zacznie taki realny na maksa odrost. Także mówię, no odezwę się do was, choć w sumie miałem się dzisiaj też nie nagrywać, jak stwierdziłem, że nie będę nagrywał filmów kosmetycznych, ale mówię, nie, no nagram się, pokażę wam ten obrzęk. No to widzicie, on schodzi tu. On schodzi tutaj. Ja myślałem, że on mi zleci kompletnie na oczy, tak, że nie będę widział. Zresztą, ja jeszcze nie mogę powiedzieć na 200%, że tak nie będzie, bo nie wiadomo, tak, czy on mi tam nie zleci, odpukać, oby nie. I do tej pory to się nie zadziało. Jeżeli on sobie będzie tak przelatywał, to niech sobie przelatuje, no ale tego na oczy to bym się trochę bał już. Zdecydowanie. Także dzisiaj wygląda to tak, zobaczcie, no stróbków już jest coraz mniej, to już jest. Po prostu wam powiem szczerze, że już nawet rozpylam tą sól fizjologiczną, co mam. Ja na przykład nad wanną to robię, tak delikatnie, nie? To ja po prostu już widzę, że te stróbki odpadają. Ja już widzę samoistnie, one odpadają. Także, no, ale swędzi, no, ale dam radę, bo muszę. Także się dzisiaj do was odzywam, kocham was bardzo, dziękuję serdecznie. Buziaki i do jutra.